Dobry wieczór. Myślę, że możemy już zaczynać. Sala opustoszała. Będzie kameralnie. Ja się nazywam Łukasz Kowalczuk i będę miał przyjemność do Państwa poprowadzić spotkanie z Ulissesem Farinasem. W dużym skrócie, ponieważ jest to człowiek renesansu i zajmuje się bardzo wieloma rzeczami. Ulisses jest rysownikiem, scenarzystą. Pracuje nad bardzo, bardzo znanymi markami, ale też rysuje, wydaje autorskie rzeczy. Jest też wydawcą. Jest to pierwsza wizyta Ulissesa w naszym kraju. Myślę, że możemy po tym krótkim wstępie przejść do meritum. Tutaj po lewej stronie będziemy widzieli, ja nigdy nie pamiętam jak zrobić pokaz slajdów, ale chyba mi się udało. Będziemy widzieli różne prace Ulissesa. Myślę, że możemy przejść do rozmowy. Manage. Pierwsze pytanie niezwykle oryginalne, czyli pierwsze wrażenie z pobytu w Polsce. So of course the most original question ever. What is your first impression of your visit in Poland? My first impression, I guess I like World War II movies a lot. I don't know, I guess it's not the nicest thing to say. I was like, wow, look at all this stuff that used to get blown up. But I guess that's a little fucked up. Moje pierwsze wrażenie jako osoba, która bardzo interesuje się II wojną światową było ale fajne są te wszystkie rzeczy, które po pierwsze oglądałem na filmach, ale też wiem, że wybuchały w trakcie wojny. I to wiem, że trochę pojebane, że tak myślę, ale to było moje pierwsze wrażenie. Odwiedzasz, jesteś obecny na wielu imprezach komiksowych w Stanach Zjednoczonych. U nas panuje takie przekonanie, że na Zachodzie, zachodnie festiwale komiksowe zaczynają być, są zdominowane przez aktorów serialowych, gry wideo, wszystko właściwie, co nie jest związane z komiksem i mają coraz mniej wspólnego z komiksem. Czy możesz krótko opowiedzieć, czy faktycznie to tak wygląda? Czy jednak nadal się coś ciekawego dzieje? Jak wyglądają imprezy, na których bywasz? So comic book conventions in the US are, I think, at least for some of the observers here, they seem like they're more concerned with TV shows now and actors and video games. They're not really about comics anymore. Yeah. So do you, as a person who goes to a lot of these things, do you have that impression as well? Of American? Yeah, of American, like Comic-Con. There are a lot of small press expos, that's one of them, SPX, and a lot of like indie publishers are having conventions, and those are much more oriented for comics, and I think those are more enjoyable. Są konwenty organizowane przez mniejsze wydawnictwa, bardziej przez niezależne wydawnictwa i one są bardziej skoncentrowane na komiksach i te uważam za przyjemniejsze. A jakie różnice zauważyłeś pomiędzy imprezami w Stanach a imprezą w Łodzi? What difference is, if you can find any, like comic book conventions in USA and here in Łódź? What would you say? The main difference I saw was like when I came in, they had me do like the autograph thing. But it was like a little penned off area and people had to like wait in line to like come sit one person at a time, which I thought was like kind of, it felt very intimate, like I was gonna have dinner with them. and everyone, like all the artists around me, they were doing like these beautiful like drawings and like spending so much time with these people. And I was like, I don't like to draw in public at all. Like I feel very, like, so I was doing like very quick like sketches, and I felt like they might have felt like, or like just like, oh, you're just gonna go fast with me and gonna like really luxuriate in this moment together. I was like, this is definitely, it puts the artist at like a higher kind of, it makes you feel like, wow, I'm important, but I'm not. Zszokowała mnie i zaskoczyła mnie w ogóle strefa autografów, to w jaki sposób ona wygląda. To, że ustawiają się ludzie w kolejce i grzecznie czekają i podchodzą pojedynczo do stolika z artystą
I zauważyłem, rozglądając się na boki, że część artystów rysowała bardzo, bardzo skomplikowane, piękne rysunki. I ja poczułem, że to już jest aż odrobinę zbyt intymne dla mnie, że czułem po prostu aż jakby teraz z tą osobą miałbym teraz iść na obiad albo na randkę. I rysując swoje szybkie szkice, wręcz zastanawiałem się, czy nie obrażam fanów, którzy może spodziewaliby się ode mnie czegoś więcej, może wręcz poczułem się właśnie urażeni. No tak, nie Ulises nie widział kolejki po numerki poranne. A to you didn't see the line for the numbers for the autograph section. Did people have numbers to get in? Really? You didn't see the line. Yes, it's a regular war zone. Yeah. Sometimes. Pracujesz przy bardzo wielu tytułach, które mają ogromne tradycje, przy bardzo wielu znanych markach, które są uznawane za kultowe, mają status kultowych. Aktualnie jest to przede wszystkim ongoing Judge Dredd dla IDW. I zastanawia mnie, jak tego typu tytuły są odbierane przez taki zatwardziały fandom, przez takich psychofanów tego typu rzeczy. A jak na przykład są odbierane po prostu przez zwykłych czytelników, przez ogół? So you've worked on some titles that have like very extensive history and they're considered like cult titles, like Judge Dredd, for example. And how are your versions of it received by the, you know, the straight fandom of diehard fans and stuff like that? And and how are they received by like the general public? I have a few fans that like I'm Facebook friends with, and they like it. I guess because they're Facebook friends with me. But I've actually stopped reading any type of criticism online because I remember on like the Mega City 2 that I drew. I went on the forums, and they're like, "This is terrible. The art is so bad." And I, you know. The only time someone like writes something on the internet, it's often just to complain. Yeah. So I don't read it, and honestly, like I also don't read that much of 2000 AD. I don't read any. I maybe read like the first few of trade paperbacks of the first, like the early Judge Dredd, and then I stopped reading it, and because I want to just like write, like I get, I'm like, okay, that's the idea, got it. Now I'm gonna write my own thing. Przyznam, że nie przejmuję się za bardzo krytyką, bo zwyczajnie unikam czytania krytycznych wypowiedzi, zwłaszcza w internecie. Kilku moich znajomych się wyraziło bardzo pozytywnie o moim sędzim Dreddzie. Jednak pewnie dlatego, że po prostu są moimi znajomi na Facebooku i wypadają jakieś miłe rzeczy. Jednak zdarzyło mi się czytać recenzje drugiej części, na przykład Megacity, na forum i forach internetowych po prostu były miażdżące recenzje, wczepiali się do wszystkiego i wydaje mi się, że część ludzi wchodzi na internet tylko po to, żeby się do czegoś przykrzanić i żeby narzekać. Już nie czytam po prostu komentarzy. Który z tych tytułów, licencjonowanych tytułów, sprawił ci najwięcej problemów? Praca nad tym sprawiła najwięcej problemów. Może nawet, czy jest w ogóle, czy może jest nawet taki tytuł, za który już byś się po prostu nie zabierał, nie pracował już nad tym? So which of these titles and that half is not history and this kind of fandom was the most problematic for you? And maybe there is one among them that you would never do again. I would do any of them again. My first book I ever had in comic book was Transformers comic, and people wrote things like, what did they do, hire a kindergartner? Or, you know what, this guy is so bad that I should try. I should submit my portfolio. That's good, that's motivation. No, I looked at his work, I was like, you're garbage. So. Przyzwyczajona jestem do tego, bo jeden z pierwszych komiksów, jaki stworzyłem, był właśnie częścią franczyzy Transformers i przeczytałem recenzję i ludzie zastanawiali się, czy to przedszkolak narysował. Mówili, że ten komiks jest tak zły, że sami powinni się zabrać za to, żeby zrobić go lepiej. Yeah.
Yeah. People say my work looks bad, and I'm just like, well, I'm still getting paid, so. Tak, ludzie narzekają na moje prace, ale no cóż, ja dostaję za nie kasę, więc. Twoja twórczość to rzecz jasna nie tylko licencje. Onipress zaczęło właśnie wydawać Motro, jedno z twoich starszych dzieł, jeden ze starszych komiksów. Czy możesz o nim opowiedzieć coś więcej i właściwie skąd pomysł na wydanie go po tylu latach? Motro is a comic coming out from Oni in November, and I started drawing it when I was 20 as a webcomic, and then I redrew it and I reconceived what the idea was, and I pitched it to Oni, and now it's like a Conan the Barbarian story that addresses toxic masculinity, and now it's coming out from Oni. To jest historia, którą zacząłem rysować jako komiks internetowy, kiedy miałem 20 lat i teraz po prostu miałem okazję narysować ją zasadniczo od nowa, przepracować ją od nowa. Jest to coś w stylu jak historia Konana Barbarzyńcy o toksycznej męskości w pewnym sensie. Jakiś czas temu stwierdziłeś, że wolisz pisać scenariusze niż rysować, ponieważ, no, mówiąc kolokwialnie, scenarzyści mają lepiej. Zastanawiam się właśnie, skąd taka decyzja, bo raczej nie sprawiasz wrażenia osoby znudzonej rysowaniem, bo cały czas jednak coś tam się dzieje, coś rysujesz. Dlaczego jakby zdecydowałeś się skupić bardziej na pisaniu scenariuszy? A while ago you said that you are more interested in becoming, like being a full-time scriptwriter now. Yeah. But you don't seem like a person who is bored with comic books, like the drawing of comic books. So where does this decision come from? Finance. Financially. In comics, writers are more respected than artists, which is, I think, is backwards since artists do most of the work. But I can do, you know, write like four books, four issues in like maybe a month, and drawing, I can only draw one issue a month. Mm-hmm. So I make more money doing writing, and you also get more creative credibility. You know, they actually consider you the person that makes the ideas. And I just think that's just a problem in comics, but rather than be like, oh, I'm so upset about comics, I'm just gonna take advantage of it, you know. Powody tej decyzji są podyktowane przede wszystkim, czy sytuacją w ogóle zarówno finansową, jak i prestiżem związanym z pozycją scenarzysty, który jest dużo większy niż w przypadku artysty, co moim zdaniem, czy rysownika, ponieważ wydaje mi się, że rysownik odwala dużo więcej roboty niż scenarzysta. I także, a finansowo odbija się to tak, że scenarzysta jest w stanie w ciągu miesiąca na przykład napisać 4 albumy, a rysownik jest w stanie w ciągu miesiąca zrobić tylko jeden, więc w połączeniu z tym, że to scenarzysta dostaje tak naprawdę większość oklasków za ukończone dzieło, jest uważany za autora tego dzieła, to jest taka decyzja dosyć prosta. Właśnie ukazało się zbiorcze wydanie Amazing Forest, antologii, w której piszesz scenariusze dla nieznanych szerzej artystów. Czy mógłbyś coś więcej o tej antologii opowiedzieć? Can you tell us a bit more about the Amazing Forest anthology, where you write scripts for many different artists who are not exactly well known? Amazing Forest was an anthology that I decided to do with my writing partner Eric Fadas, almost as like a tryout, like to show publishers the variety of things I could write and the different kinds of stories. I think writing short stories is very effective in showing like that you can create like distinctive characters and distinctive, you know, premises. And with 8 pages, you know, one issue after another, I think it was a good way of showing publishers, like, oh, this is what I can do. Ta antologia była dla mnie pewnego rodzaju sposobem na to, żeby pokazać wydawcom, jak bardzo potrafię być wszechstronny jako scenarzysta i też w jaki sposób udaje mi się zawrzeć głębi postaci i
jakieś oryginalne pomysły na, w takiej krótkiej formie komiksowej, jak jest, nie wiem, na przykład 8 stron. I to zasadniczo po prostu był mój sposób na pokazanie im moich możliwości. Czy jakimś rysownikom, którzy rysowali w Amazing Forest, udało się, czy się orientujesz, czy udało im się na przykład gdzieś zaistnieć szerzej, czy jacyś wydawcy zainteresowali się tymi rysownikami? Did any of the artists that worked with you on that anthology were, you know, picked out by some editors of some big publishing house or something? Were they successful? You don't know. No. No. I was hoping you don't know. you know, like they. I guess I'll just talk regular. There's enough ambience in here. Most of the time when it comes to being like an artist in comics or being a writer, you have to be very self-motivated. And unfortunately, a lot of times people who are, you know, just starting out, they don't kind of continue like knocking on doors and pushing it down. So, you know, like you could put an anthology out there, but it's really like I find that even my own artists, they won't even promote their own book. Mm-hmm. So tak, znaczy oni nie zdobyli wielkiego sukcesu, ale wydaje mi się też dlatego, że bycie artystą moim zdaniem polega bardzo, bardzo dużej mierze na cały czas promowaniu się i pukaniu do drzwi. I mam takie wrażenie, że wielu młodych artystów, którzy zaczęli to robić albo właśnie na przykład zamieścili swój komiks w takiej antologii, po prostu przestają się starać, przestają zabiegać o uwagę i mam nawet wręcz powiedziałbym, że część artystów, która ze mną zrobiła te komiksy, nawet nie promowała swojej własnej pracy, co utrudnia bardzo sukces. A co dalej z The Amazing Forest? Czy ta antologia będzie się nadal gdzieś ukazywać? Is this anthology going to be like republished or is it going to continue? I wanted to do more of it with longer stories. Mm-hmm. Right now the collection just came out in August and it's really nice. But yeah, I wanted to do, just because it's fun to just write completely insane stories that don't have to connect to anything else. Mm-hmm. Wyszedł zbiór właśnie tych wszystkich historii teraz w sierpniu. I oczywiście chciałabym stworzyć ich więcej, chciałabym napisać więcej tych scenariuszy, bo jest to bardzo przyjemna praca, kiedy możesz po prostu pisać szalone historie, które jakoś nie muszą się bezpośrednio ze sobą łączyć, możesz stworzyć ten, mieć swobodę. Jak to jest powiedz? Bunio? Bunio. Bunio. Założyłeś w tym roku wydawnictwo Bunio, ale to jest chyba coś więcej niż tylko firma publikująca komiksy. Jakie są główne cele, założenia Bunio? You are a publisher now, but Bunio is more of than publishing house and publishes comics. So what is your mission? I guess in the United States, I think I'm Latino, and in the United States, I think comics is very insular. The community, the people who work in it. Oftentimes the people who are the presidents or the publishers are white men, and they tend to hire white men, so... That's everywhere. Yes, I agree, but you know, I don't really want to speak for my situation. So for me, I feel like if I was going to create a publisher, I remember speaking to my friend Ron Wimberly, and we were talking about like that problem. Like, if I was going to create a publisher, I would make it explicit that this is to hire, to put a focus on non-white men. Wstępnie powiem od siebie, że wydaje mi się, że to środowisko komiksowe jest bardzo wąskie i bardzo mało zróżnicowane i wydaje mi się, że w większości tych wydawnictw biali faceci po prostu zatrudniają po prostu białych facetów, a ja jako Latynos chciałam postawić większy nacisk na to, żeby w moim wydawnictwie zatrudniani byli ludzie właśnie z innych grup etnicznych, społecznych i tak dalej. Jest to troszeczkę inny rodzaj ludzi. Bunio jest imprintem Magnetic Press. Ja tylko dodam to do publiczności. Magnetic Press między innymi wydaje pracę Tonego Sandovala w Stanach. Dlaczego wybrałeś akurat to wydawnictwo, żeby tam jakby w jego ramach Bunio istniało? Why did you choose the Imprinting Press? Magnetic. Yeah. Why did you choose Magnetic Press for Magnetic Press, co
corporation. Because I didn't want to do the rest of the work. distribution, calling printers. I'd rather have someone. I want to make books and I want to make comics. Mm-hmm. I don't want to, you know, run a whole company. Okay, but why exactly? Why Magnetic? Because they were a small publisher that makes quality looking books. So I thought their eye for what the product looks like, I respected that a lot, so I pushed them. Tak, zdecydowałam się na współpracę głównie dlatego, że po prostu nie chciałam odwalać całej tej roboty. Chciałam tworzyć książki, a chciałam, żeby już drukiem, dystrybucją i tak dalej zajmował się zupełnie ktoś inny. I wybrałam właśnie ich z tego względu, że stworzyli po prostu fajne, małe albumy, które wizualnie podobały mi się i chciałam podobne robić. Wypowiadasz się często na tak zwane trudne tematy. Często związane z branżą. Zastanawiam się, czy przysporzyło ci to kiedykolwiek jakichś kłopotów, że na przykład są wydawcy, którzy przez jakby twoją postawę nie chcą z tobą współpracować? Dealing with a lot of like quote unquote controversial hard topics, especially when it comes to, you know, the comic book business. So did you ever got in trouble for that? Are there any other, you know, publishers or people from the business who maybe shunned you or don't want to talk to you, like don't want to work with you? No, because of your attitude. People will complain about your attitude. People will say like, oh, I don't like how that person talks. It's gonna limit your job choices. But I think that's cowardly. You know, it's so easy for, and I find it's so easy for my peers in comics to say nothing about these problems and then just complain when anyone else criticizes the industry, you know, and I just look at them and I just think they're spineless. Mm-hmm. And the publishers I work with, they know my criticism, and it's not a criticism against a specific person. So sometimes yes. It is. It's about the industry as a whole, and I think editors respect me because I'm being honest with them, and I just expect it back from them. Może wydawać się, że takie narzekanie, czy takie zwracanie uwagi na problemy w danej branży może przysporzyć ci wrogów albo ograniczyć twoje szanse na karierę w tej dziedzinie. Jednak ja uważam, że unikanie tych tematów to po prostu tchórzostwo i znam osoby, którym bardzo łatwo przychodzi właśnie opomijanie tych trudnych tematów i nie mówienie o nich głośno i krytykowanie osoby, która właśnie krytykuje branżę, która zwraca uwagę na ważne problemy, tak jak ja. Jednak ja się tym nie przyjmuję i wydaje mi się, że zarówno też ze względu na to, że te moje uwagi nie są skierowane, że czasem są skierowane, ale zazwyczaj nie są skierowane w stronę konkretnej osoby, jestem raczej szanowany przez wydawców za to, że jestem po prostu szczery. A czy jesteś w stanie wskazać jeden największy twoim zdaniem problem w branży komiksowej w Stanach? Czy jest to możliwe? If you could pinpoint the biggest problem of comic book business in the US, what would it be? Biggest problem? Creators aren't treated with any respect. You know, it's an upside down pyramid. So I always find it, you know, disgusting. You know, and you know, yesterday I was in the car with Simon Bisley or something. Yeah. And we were talking about, you know, how we always call Jack Kirby the king in comics. So how can we call him the king if the things that we did to him that screwed him over are still happening in our industry? You know, so how can we say comics will break your heart when you're still doing it? It's not the comics will break your heart, comic professionals will break your heart because they don't respect the creators. Ten największy problem wydaje mi się to, że twórcy po prostu mają za mało szacunku w ogóle spotykają z tego względu, że ta piramida jest odwrócona i wszystko jest postawione na głowie. Niedawno rozmawiałem nawet właśnie z Simonem Disneyem, bodajże wczoraj, i właśnie zwróciliśmy na ten problem uwagę, ale z drugiej strony, tak, nazywamy sobie Jacka Kirby'ego królem komiksu, ale jak możemy tego nie mówić, wiedząc, co ta branża, w ogóle co ten biznes i co się z nim stało i w jaki sposób jemu zostało odebrane szacunek, to się cały czas dzieje. Więc to uznam za największy problem, przywrócenie szacunku twórcom. Zacząłeś ostatnio rysować dla Frajby różne eksperymentalne rzeczy, że tak to określę, wersje Sentai Watchmenów,
i Star Treka w takim bardziej tentenowskim stylu. Tutaj widzimy właśnie ten jedną planszę z tego Star Treka. Myślałeś o tym, żeby to pokazać wydawcom, że może byłaby szansa, żeby takie rzeczy wydać faktycznie? Like your own kind of European versions of things like Watchmen or Star Trek, if you can see. And do you even think about showing this to publishers, like, or is it just like a passion project? The publishers see it. You know, they, you know, like something like Star Trek is being run into the ground by Star Trek. The people who own Star Trek, Paramount and CBS, do not allow like the type of work that would make people interested into Star Trek. So you have something like Star Wars, which is getting all these beautiful comics being made, everyone's loving it, and then Star Trek has like one or two comics that are just garbage. You know, you can't even draw the characters of Star Trek so that they don't look like anything else. So you have like, they're all like Photoshopped heads from the movies of being flipped back and forth. I'm like, why would anyone want to read that? So, you know, the editor of the Star Trek comic at IDW, she likes it, but they won't let her do something else like that. So I just do it. I'm not gonna wait for a publisher. I'll just take the Star Trek insignias off of it and call it like Star Travel. Yeah. I think that one's probably reserved already to a copyright or something. Yeah. Space travel. Tak, pokazuję ten komiks wydawcom, jednak to oni się podoba, to nie w tym taki problem. Tak naprawdę to takie projekty są stopowane głównie przez na przykład duże studia filmowe, tak jak Paramount, które ma władzę nad Star Trekiem. No tak to się właśnie dzieje, że na przykład Gwiezdne Wojny mają tyle wspaniałych komiksów, bardzo różnych, a Star Trek może ma dwa, które są okropne, ponieważ nawet nie można według reguł samego studia filmowego czy telewizyjnego, nie można użyć żadnych innych wizerunków tych postaci niż wręcz praktycznie jak przekopiowane, przekserowane wizerunki aktorów odgrywających te postacie, więc to kto by w ogóle chciał to czytać, nie podoba mi się to. Ale wydawcom tego się podobają, no tylko trzeba przeskoczyć barierę tą filmową. Zostało nam jeszcze kilka minut, więc myślę, że pora na pytania od publiczności. Czy ktoś chciałby takowe zadać? Ja podejdę z mikrofonem. Jeden, dwa, trzy. Dobrze. W takim wypadku chciałbym Państwu podziękować w imieniu swoim i autora za przybycie. No i cóż, Ulises Fernandez.